osoba prywatna. Co mam pani powiedzieć? Jestem osobą prywatną. Nie mogłam się powstrzymać, żeby nie sięgnąć po pani prywatność w tym kontekście, ponieważ zaczyna się Kongres Kultury i o tym dzisiaj będziemy rozmawiać. Jutro się zaczyna. I wyczytałam w bogatym programie kongresu, również pani weźmie udział w panelu Kultura i Demokracja. I tak przeczytałam właśnie Wolność twórcy, a polityka państwa. Anna Rotenberg, osoba prywatna, będzie się wypowiadać. Taka jest prawda. To od czego zaczniemy? Czy od samego faktu, że zbiera się Kongres Kultury i wcale nie jest to wydarzenie często się powtarzające, czy przechodzimy do meritum, czyli do tego, o czym będzie mowa na Kongresie Kultury? Nie, warto chyba zacząć od historii, ponieważ pewnie nie wszyscy wiedzą, że pierwszy po wojnie i w ogóle pierwszy Kongres Kultury został zorganizowany równo 50 lat temu. Trwał od 7 do 9 października 1966 roku i był zwołany w czasach Gomułki i z całą pewnością, jeśli nie z jego inicjatywy, to za jego aprobatą i za aprobatą Komitetu Centralnego, który no, był czymś takim jak dzisiaj zarząd rządzącej partii. Został zorganizowany z okazji tysiąclecia Chrztu Polski, proszę uważać, w trakcie tej komuny. Dotąd wysiadam z machiny czasu i czuję się, jakbym nie pokonał ani centymetru. Postulaty, które tam padały, były bardzo podobne do tych, które prawdopodobnie padną dziś, znaczy jutro, pojutrze. Postulaty się nie zmieniają, panie Anno. Zawsze chodzi o Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Już wtedy chodziło, który dalej nie jest budowany zresztą. Chodzi o wolność twórczą, chodzi o finansowe podstawy istnienia twórców, czyli o to, żeby nie byli zrównani z bezrobotnymi w swoim statusie społecznym, aczkolwiek w zasadzie twórca, jeżeli nie ma pracy, posady na akademii czy gdzie indziej, to jest osobą bezrobotną, ale nie dostaje rekompensaty od państwa za to, że jest bezrobotny. Więc o ochronę praw, to tak między innymi, bo oczywiście były też wtedy inne postulaty, którym tamę postawił ówczesny wysoki funkcjonariusz Wincenty Kraśko, który powiedział, że on wie, iż twórcy oczekują nieskrępowanej wolności. Ten postulat jednakże, powiedział Wincenty Kraśko, nie może być spełniony w 100%. Dzisiaj mamy wolność twórczą, artyści ją mają, ale mogą ją utracić. No i o tym chciałam porozmawiać też między innymi z uczestnikami kongresu. Żeby skrócić to wprowadzenie, to jest bardzo interesujące, ponieważ okazuje się, że co drugi kongres jest zwoływany z inicjatyw oddolnych. W 66 był odgórny, w 81 był oddolny, czyli wynikał z inicjatywy ludzi kultury. Został przerwany, jak pan pamiętam, 13 grudnia, czyli nie został zakończony, obrady trwały, aż zostały zaaresztowane, tak bym powiedziała. Więc potem były dwa właściwe kongresy jeszcze. Niewielki kongresik za ministra Sicińskiego i duży kongres za ministra Zdrojewskiego, kiedy powstał Pakt dla Kultury, o którym teraz się też będzie mówić. Będzie się podsumowywać, czy on został w jakikolwiek sposób zrealizowany i czy będzie realizowany. No właśnie, chciałem powiedzieć, o którego braku ja nie wiem, będzie albo mówić. Matka, albo ktoś będzie tak, płacił. Pakt dla Kultury podpisał ówczesny premier Donald Tusk. Dzisiaj już premier nie musi się wywiązywać z obietnic danych przez poprzedniego, biorąc pod uwagę, że nie poczuwa się do takiej ciągłości. Co wielokrotnie dało się zauważyć, ale też chyba nie specjalnie nad tym ubolewamy, bo tutaj ten brak kontynuacji jest dość oczywisty. Ja myślę, że dużo będzie też rozmowy nie tylko o pakcie, ale o tej części paktu, która dotyczy finansowania kultury, bo nie osiągnęliśmy tego wymarzonego 1% jeszcze. Nigdy nie osiągnęliśmy od czasów stalinowskich. W czasach stalinowskich na kulturę szły 3%, ale wtedy kultura była utożsamiana z propagandą.
Musimy bardzo uważać na to, czy jeżeli uchwali się na przykład na przyszły rok jedzie ze mną do Arkadii w wysokości 1% PKB, to czy znowu nie będzie Anda Rotenberg, proszę pani. Jednak kultura spełnia funkcję propagandową. Pani Ando, to już natomiast chyba się dzieje. Musimy być gotowi na każdy scenariusz. Na pewno to jest najgorszy czas do tego, żeby pracować realnie nad tym budżetem. Amerykanie założyli w projekcie, że ich obecność w Europie doprowadzi do 3-4 miliarda dolarów. W tej kwocie mieściły się te zobowiązania. Zatem NATO i ta obecność głównie sił pancernych w Polsce. Nie sądzę, żeby akurat ta uległa ograniczeniu, dlatego że w kręgach politycznych amerykańskich jest dosyć taka skrystalizowana opinia, że błędem był reset jeszcze z początku prezydentury pana prezydenta Obamy, że ten reset dużo kosztował, to znaczy Amerykanie w dużej mierze ograniczyli obecność wojskową w Europie. Dzisiaj widząc to, co się dzieje na Ukrainie, ale także czytając te zapowiedzi Władimira Putina, Amerykanie wiedzą, że po prostu nie mogą tej nogi z drzwi cofnąć, bo wtedy mogą się zatrzasnąć z dużym hukiem, co również dla Amerykanów będzie powodowało spore konsekwencje. Ostatnie nawet zapowiedzi Władimira Putina nie sprzyjają takim ruchom, które miałyby potrzeb Pentagonu ograniczać, dlatego że te wypowiedzi są nastawione niezwykle konfrontacyjnie, powiedziałbym w taki sposób, niezwykle ta ofensywa Putina jest taka bardzo otwarta, nie stanowi jakiejś tajemnicy, więc amerykańscy strategowie Pentagonu również podkreślają, że to jest jeden z tych wydatków, który powinien być utrzymany, również dlatego, że ograniczeniu być może nastąpią wydatki na takie kierunki, które do tej pory były sprecyzowane jako kierunki ryzykowne, gdzie warto trzymać rękę na pulsie, a sytuacja się trochę zmieniła. Mówię o Iranie, który stał się bardziej otwarty, który stał się partnerem dla Zachodu, gdzie trochę Żydów twierdzą, że cichym sojusznikiem, jeżeli chodzi o Syrię, gdzie no, uciekło co prawda, ale to mówi się o współpracy amerykańsko-irańskiej. Nie tylko w sferze wojskowej, ale i gospodarczej. Poproszę zauważyć, że ta irańska ropa trafia na rynek trochę również irytując Rosjan, w tym sensie, że ta podaż obniża ceny ropy. W związku z tym ten Iran zaczyna być coraz bardziej przewidywalnym partnerem. Mówię o tym dlatego, że być może będą jakieś przesunięcia i te środki, które były przeznaczone właśnie na kierunek irański, nie wchodząc w pikantne szczegóły, to być może będą ulegały zwolnieniu. Na pewno jednym z priorytetów jest walka z państwem islamskim i tutaj budżet Pentagonu wskazuje, że to będzie między 10-20 lat, tak przewidując amerykańscy strategzy i ta suma również została w tej chwili o połowę zwiększona do 7,5 miliarda dolarów, więc to są również spore pieniądze. Ta nasza pozycja, biorąc pod uwagę chociażby państwo islamskie, jak mamy porównać sumy, no też jest pokaźna, 3,4 miliarda, ale uważam, że jednak mimo tych zapowiedzi, że kwota ta zostanie utrzymana. Rozumiem, że to są również gry wewnętrzne, wewnątrz, znaczy Pentagon, kontrapolitycy i takie przecieki o tym, że ta obecność może być zagrożona, że te plany mogą być zachwiane, no też mają zmobilizować polityków do szybszego procedowania pewnego rodzaju licytacji. Taka trochę kredacja, no tym bardziej, że plany wskazywały na to, że ten sprzęt miał trafić do Polski tak naprawdę w miarę szybko, to znaczy plany były takie, żeby w 2017 roku drogą morską głównie ten sprzęt pancerny, czyli przede wszystkim czołgi typu Abrams, żeby one trafiły do Niemiec, do jednego z niemieckich portów, a następnie zostały przetransportowane już drogą lądową do Polski, więc tak naprawdę rozmawiamy o początku 2017 roku, a nie jego końcu. W związku z tym wydaje się, że to jest też taka właśnie próba w tym sensie puszczania kontrolowanych przecieków po to, żeby uzyskać zaprzeczenie ze strony polityków. Nie, te wydatki nie są zagrożone, chcemy być obecni w Europie. Na ile te ruchy Władimira Putina, te ruchy Rosji wobec Amerykanów, to co się na przykład dzieje w Syrii, gdzie no, Amerykanie, można powiedzieć, poddali się i stwierdzili, że jakikolwiek dalszy dialog, rozmowy z Rosjanami po prostu nie ma sensu. Na ile ten spór, który ostatnio się pojawił, dotyczący plutonu, zlikwidowań rakiet balistycznych, na ile to są tematy, które tym bardziej powinny sprawić, że tych pieniędzy,
pomiędzy nami są. No, o czym mieliśmy już okazję mówić. To są bardzo istotne tematy, bo tutaj jak to sobie wyobrazić. Krok do tyłu, jeśli chodzi o Brunei, pokazuje, że tak naprawdę już kwestia rozbrojenia nuklearnego staje się dla niego nieaktualna, przynajmniej czasowo nieaktualna. To jest również taki przeciek kontrolowany, który z rosyjskich kręgów rządowych ostatnio wpłynął, kwestia części tajnej budżetu Federacji Rosyjskiej, który także jest w tej chwili procedowany, jak w większości państw, budżet na 2017 rok. A oddaje się tam kolejne elementy i okazuje się, że ta część tajna, o której również parlamentarzyści jakby nie mogą dyskutować, już w tej chwili zaczyna się bardzo mocno rozrastać. Nie widać, że to już tylko chodzi o kwestię Ukrainy, ale właśnie również o obecność w Syrii. To także bardzo jasny sygnał dla Amerykanów, czyli sprowadzenie systemów rakietowych bardzo nowoczesnych rosyjskich na terytorium Syrii, gdzie w zasadzie widać, że Rosjanie zaczynają się czuć jak u siebie. Nie jest takiego kwestia, ironicznym uśmiechem patrzą w kierunku Amerykanów, mówiąc no więc wy wymiękacie, a my robimy swoje. Taka informacja chyba z wczoraj, czy też z wtorku o, zdaje się, dwóch rosyjskich niszczycielach rakietowych, które przez Morze Śródziemne płyną właśnie w kierunku Syrii. To wszystko są elementy, które powinny sprawić, że ta dyskusja, nasza dyskusja dotycząca tego, czy znajdą się w Pentagonie pieniądze na wschodnią flankę, czy też nie, nie powinna mieć tak naprawdę miejsca. Teoretycznie tak, ale niestety kampania wyborcza robi swoje i do początku listopada, kiedy mamy tak naprawdę te wyborcze akcenty będą coraz mocniejsze. Obawiam się, że ciężko tutaj doszukiwać się, ciężko będzie oddzielić te deklaracje realne od tych deklaracji wyborczych. A strategicy starają się polityków dociskać, bo on chociażby mieć takie werbalne zapowiedzi, żeby łapać za słowa i pokazywać, jak ta sytuacja naprawdę wygląda. No tym bardziej, że gdzieś tam w kuluarach Waszyngtonu również się podkreśla cały czas, że tak naprawdę gdyby nie ten reset z początku prezydenta Obamy, to dzisiaj mielibyśmy trochę inną sytuację również w zakresie budżetu, wydatkowania pieniędzy. Pewnie te środki by nie były tak duże, bo byłaby sytuacja bardziej zrównoważona, ale wtedy Amerykanie poszli na taką, na te piękne oczy słowiańską duszę Putina, szybko zorientowali się, że to jest gra, która tak naprawdę kompletnie Anna Rotenberg, nasza koleżanka, bardzo miła, tylko że ona wróci chętnie, nie chciałaby zostać prezydentem Warszawy. Na pewno będzie się toczyła ostra walka o pieniądze, co tak jak mówiono w czasie kampanii wyborczej, nie jest do końca wygodne opowiadanie o obecności, o wydawaniu pieniędzy, szczególnie w krajach trzecich, na cele chociażby społeczne w Stanach Zjednoczonych. No i w takim razie tutaj zakończę nasz pana komendanta policji, jak on się tam nazywa, bardzo miły człowiek, na bankiecie żydowskim byłam, proszę pani, także proszę być z nami, gdy nadaje nasze radio, to KFM Eurokoncita, Barbie, Baby, Langstrom Extra, proszę być z nami. Obligacje skarbowe. Więcej na dla-twoich-dzieci.pl. Radio Koncica. ActiSoft szybko łagodzi podrażnienia, regeneruje pęknięte kończyny. Gdy nadaje nasze radio. Tworzy wokół nich barierę ochronną. 97% użytkowników potwierdziło skuteczność ActiSoftinu. ActiSoftin. Problem zajadów. Znika bez śladów. Z dekretu Napoleona. W hipermarketach Carrefour trwa szalona piątka. I jak na dłoni widać, że to się opłaca. Teraz ty wybierasz i kupujesz. A Carrefour zwraca ci za jedne zakupy z pięciu. Weź sprawy w swoje ręce. Odbierz kartę szalonej piątki lub zainstaluj aplikację Mój Carrefour. A za jedne zakupy z pięciu dostaniesz zwrot pieniędzy w EBO.
warszawskie, delikatne, nie takie warszawskie, chamskie, bo teraz nawet jak ta Lidia Lipska przyjechała, proszę Państwa, do Warszawy z powrotem, a mówi się, że nie wraca się do tej samej rzeki złodziei, bo to jezioro kłamców, rzeka złodziei. Okazało się, że te wszystkie baby, tu starsi, paryscy, są chamki, są chamkami. Proszę Państwa, są chamkami. Na urodziny, na przykład telewizor LED LG 49 nie miało padać, może wieczorem, ale już niekoniecznie. Radio Koncica. Ech Polska, dwa miesiące lata, a potem trucha, zimno, ciemno, przeziębienia, przytępienie, bóle w kościach, no, wiadomości, proszę Państwa, jedziemy na załatwianie trafi, bo to zdrowe zęby i mocne kości. Moleki to najwyższa zalecana przez ekspertów ilość witaminy D3, a do tego jest przyjazne dla kieszeni. Wybierz Moleki, bo je warto przepłacać. Moleki D3 Forte do stosowania dietetycznego. Dostępny w aptekach. To była reklama. Autopromocja. Polskie Radio 24. Pogotowie konsumenckie. Poznaj swoje prawa i odzyskaj pieniądze wydane na wadliwy towar lub źle wykonaną usługę. Słuchaj nas w każdy czwartek po 21.30 w Polskim Radiu 24. Dołącz do nas facebook.com/polskieradio24. Napisz kontakt @polskieradio24.pl. Odwiedź polskieradio24.pl. Obserwuj twitter.com/polskieradio24. Autopromocja. Powietrze z Saskiej tu ciągle do centrum krwiodawstwa. Jest 15. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Sejm zdecydował, że będzie pracował nad obywatelskim projektem ustawy zakazującej handlu w niedzielę. Przedstawiciel inicjatorów ustawy Alfred Bujara z Solidarności przypomniał, że o zakaz handlu od lat zabiegają pracownicy wielkich sieci handlowych. Wolność też ma swoje granice. Mateusz Morawiecki podkreśla społeczną. Ja też mam dwie szkolki w Warszawie, także oni mataczą. Ateiści mataczą, albo ci, którzy Jezusa zabili, Jahwę do świeżnika wyrzucili. Mataczą. Europejska Straż Graniczna i Przybrzeżna rozpoczęła swą służbę w obronie zewnętrznych granic Unii Europejskiej. Uroczystość zorganizowano na przejściu granicznym między Turcją a Bułgarią. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Adrianna Zalewska-Czanicka zaprasza. Sejm zdecydował, że będzie pracował nad obywatelskim projektem ustawy zakazującej handlu w niedzielę. Firmowany przez Solidarność dokument skierowano do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Wcześniej posłowie nie poparli wniosku o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Chciało tego 148 parlamentarzystów, 280 było przeciwnych, wstrzymały się 4 osoby. Zgodnie z projektem zakaz miałby dotyczyć większości placówek handlowych. Wyjątkiem mają być stacje benzynowe, piekarnie oraz sklepy na dworcach kolejowych oraz sklepy osiedlowe. Jeżeli za lato staną ich właściciele, o te wyjątki pytała jeszcze przed głosowaniem posłanka PO Maria Janyska. Wspomnę chociażby o jednym, o wyjątku, który dopuszcza handel w niedzielę bez żadnych ograniczeń w zakładach hotelarskich. Mam pytanie do pomysłodawcy NSZZ Solidarność. Czy obiekty, którymi dysponuje w różnych formach organizacyjnych, będą właśnie spełniały te warunki i w nich będzie można handlować w niedzielę bez ograniczeń przez cały dzień? Proszę Państwa, 2 lata kary więzienia za handel pietruszką w niedzielę i oczywiście... 2 lata więzienia za handel pietruszką w niedzielę. Posłanka Janyska dodała, że wnioskodawcy nie przedstawili skutków ekonomicznych wprowadzenia zakazu handlu w niedzielę. Mówiła też, że według ekspertów około 80 tysięcy osób może stracić pracę. Michał Stasiński z Nowoczesnej krytykował zaproponowane w projekcie obywatelskim kary za złamanie zakazu handlu w niedzielę. To grzywna, ograniczenie wolności albo pozbawienie wolności do lat 2. Poseł dziękował w imieniu przedsiębiorców premier Beacie Szydło i wicepremierowi Mateuszowi Morawieckiemu za wspieranie tego projektu. Jeszcze raz w imieniu polskich
przedsiębiorców serdecznie dziękuję. Mogą być 5, mogą być 10, jest tylko 2. Nie przewidujecie Państwo kary dla drugiej strony tego zbrodniczego procederu, czyli dla konsumentów. Za to również Państwu dziękujemy, ale rozumiemy, że nie jest to Wasze ostatnie słowo. Wsparcie Wasze dla tych, którzy chcą pracować, chcą płacić podatek PIT i VAT i składkę ZUS-owską jest naprawdę ogromne. Pozostaje nam tylko wiara w jedno hasło. Prezentację PowerPoint gwarancją wzrostu PKB. Jarosław Korwin z klubu PiS 15 zwracał się z pytaniami do przeciwników zakazu handlu w niedzielę. Czy przeciwnicy ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę zdają sobie sprawę, że jej odrzucenie skutkować będzie dalszą destabilizacją życia rodzinnego wielu tysięcy pracowników hipermarketów, że jej odrzucenie w dalszym ciągu sprzyjać będzie zagranicznym korporacjom handlowym unikającym w Polsce płacenia podatków, natomiast nie będzie sprzyjać chociażby zwiększeniu obrotów małych polskich firm płacących podatki. Adam Abramowicz z PiS-u odbierał zarzuty przedstawicielom PO i Nowoczesnej, że zakaz handlu w niedzielę będzie oznaczał zwolnienie pracowników hipermarketów. Poseł przypomniał, że podobnych argumentów używano w 2007 roku. Prawo i Sprawiedliwość zaproponowało projekt ograniczenia handlu w święta. Otóż wtedy przedstawiciele tych samych środowisk także straszyli, że będą masowe zwolnienia oraz katastrofa gospodarcza. Mam pytanie do wnioskodawców. Czy nie jest to przypadek, że kiedy następuje zgłoszenie projektu, które ogranicza zyski korporacji międzynarodowych, pewne środowiska stosują zastraszanie bez żadnych podstaw realnych? Zarzuty opozycji odbierał też przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Alfred Bujara z Solidarności. Mówił, że o zakazie handlu od lat zabiegają, pracownicy wielkich sieci handlowych. Wolność jednego człowieka nie może być realizowana kosztem zniewolenia drugiej osoby. Wolność do spędzania niedzieli na spacerowaniu po galeriach handlowych nie może być realizowana kosztem pracowników handlu i ich rodzin do świętowania niedzieli. Wolność też ma swoje granice, proszę Państwa. Po jej przekroczeniu jest tylko zniewolenie, wyzysk i krzywda ludzka. Zgodnie z projektem zakaz miałby dotyczyć większości placówek handlowych. Przewidziano w nim szereg odstępstw. Handel będzie mógł się odbywać w dwie kolejne niedziele poprzedzające święta Bożego Narodzenia. W ostatnią niedzielę przed świętami wielkanocnymi, w ostatnią niedzielę stycznia, czerwca, sierpnia oraz w pierwszą niedzielę lipca. Wicepremier minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki uważa, że Polacy mają szansę wziąć udział w czwartej rewolucji przemysłowej, czyli rewolucji cyfrowej. Mówił o tym podczas konferencji Odpowiedzialny Rozwój, Odpowiedzialny Biznes, 40 lat wytycznych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, 20 lat Polski w OECD. Mateusz Morawiecki podkreślił społeczną odpowiedzialność biznesu. Wicepremier wskazał na rolę międzyludzkiej solidarności, ale również o rolę solidarności w życiu gospodarczym. Czy zgadza się Waszą przede wszystkim na te tabelki, na liczby, na EBITDA, na zysk, na inwestycje, na wynik dla swoich inwestorów, ale ja wierzę, że ci inwestorzy będą też coraz mądrzejsi, coraz więcej będą dostrzegać, że wszyscy jedziemy na tym samym wózku i społeczna odpowiedzialność biznesu, czy społeczne prowadzenie się biznesu. Social Responsible Business Conduct jest kluczem do lepszego świata w przyszłości. OECD skupia obecnie 34 państwa członkowskie, a specjalny członkowski status posiada w tej organizacji Unia Europejska. Jest wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz. Grupa warszawiaków na czele z radnym Piotrem Udziałem ma teraz 60 dni na zebranie 130 tysięcy podpisów. Jak mówią, chodzi przede wszystkim o niedopełnienie obowiązków w sprawie warszawskiej reprywatyzacji. Według Piotra Guziała jest wielu kandydatów na przyszłego prezydenta. Każdy z nich będzie miał tą jedną podstawową zaletę, że nie będzie Hanną Gronkiewicz-Waltz i będzie mógł z całą energią przystąpić do tego, żeby nasze miasto rozwijało się znacznie dynamicznie, znacznie szybciej, bez tych błędów i wypaczeń, które Hanna Gronkiewicz-Waltz popełniała, bez przymykania oczu na przekręty, bez skrycia układu przestępczego. Bo Hanna Gronkiewicz-Waltz na dzień dzisiejszy jest matką chrzestną tego układu. Inicjatywę wspiera także lider Ruchu Sprawiedliwości Społecznej Piotr Ikonowicz. Jeżeli to miasto było stać na ten tramwaj z pieniędzmi, który pojechał w stronę cwaniackich kancelarii,
adwokacki skupywać roszczeń i tak zwanego jaśnie państwa, to tym bardziej to miasto powinno być stać na wynagrodzenie szkół wszystkim pokrzywdzonym dziką reprywatyzacją Warszawy. Ja nie widzę woli politycznej po stronie obecnych władzy miasta, aby tą sprawę wyjaśnić i aby tym ludziom pomóc. Rzecznik stołecznego ratusza Bartosz Milczarczyk krytykuje działalność inicjatora referendum. Piotr Brzeł znany jest przede wszystkim z tego, że głównie buduje swoją karierę polityczną na różnego rodzaju akcjach, które mają niszczyć. Nie jest to konstruktywne, budujące działanie, tylko wybiera taką drogę, która ma sprawić, że będzie panował chaos. Warto, żeby pamiętać jego osiągnięcia, na przykład to, że w 2014 roku zrealizował jako przecież burmistrz Zienicy Ursynów 47% budżetu. To był najgorszy rok w historii Ursynowa. Wiele inwestycji było opóźnionych, nierealizowanych. 3 lata temu Piotr Buział zorganizował już raz referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy. Nie było ważne z uwagi na zbyt małą frekwencję. Na początku września taki sam wniosek złożyło także Stowarzyszenie Oburzeni, które ma na razie 20 tysięcy podpisów. Nie wyklucza jednak, że wesprze inicjatywę Piotra Buziała. O tym, jak powinien przebiegać proces cyfryzacji, od rana rozmawiają w Krakowie eksperci z całej Europy. W Centrum Kongresowym trwa Europejskie Forum Radiowe. Właśnie zakończyła się pierwsza sesja, w której uczestniczyła prezes Polskiego Radia, przesadnie mówi, że aż może podejrzane to jest, nie wiem. Zobaczymy, proszę państwa. Zobaczymy.